Pan prezydent będzie miał teraz dosyć ważną, ważną rolę, bo to oh. on wyznaczy. Ale pan prezydent w, w, na razie... kilku, w kilku momentach swojej kariery prezydenckiej no, nie popisał się. Pamiętacie państwo, jak zawetował nowelizację ustroju sądów powszechnych? E, I do dzisiaj się to ciągnie coraz większym e, bólem. E, zresztą już, się to, już właściwie się skończyło, bo sądy wygrały. Wolne sądy, tak. Wolne sądy wygrały. Wolni, swawolni sędziowie wygrali, mogą spokojnie wracać w togach na swoje miejsca pracy. To jest zasługa pana, pomprezydenta. I pomprezydent znowu teraz staje w kluczowym momencie, jakby swojej kariery. Burzy mu to komfort, co chyba wywołuje duże niezadowolenie. Nie może się zachować w sposób sybarycki czyli milczeć i uniknąć problemu. Bo jednak oczy skupią się na nim. Tak, już, pan, już premier Morawiecki się chyba powiedział coś takiego, że ten dobry zwyczaj, żeby to właśnie partia zwycięska dostała tą, tą, tą możliwość, jeśli dobrze, jeśli dobrze pamiętam. Taki lekki sygnał że został wysłany. No tak, pan prezydent powinien pobierać jednak lekcje na Węgrzech, a może nawet na Słowacji, jak się rozwiązuje takie kryzysy. Bo tam no, na Węgrzech akurat takiego kryzysu nie było. Ale na Słowacji właśnie mieliśmy do czynienia. Z, z taką sytuacją, jakoś ustrój słowacki z tego wyszedł. Mówiąc poważnie, to test dla pana Andrzeja Dudy, czy dorósł do funkcji prezydenta. Bardzo poważne, poważny sprawdzian. Jeżeli zachowa się w sposób godny i odpowiedzialny i zgodny z polską racją stanu, będzie można powiedzieć, końcówka tej prezydentury jest, jest ważna. Jeżeli nie, no, to... no może bardzo ciekawe, jeśli by doszło do tej koalicji, tej lewacko liberalno etc. Di bunte. Wtedy, bunde, tak. To, 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 to im, pan prezydent by został na swoim miejscu i to byłaby ciekawa kohabitacja, jeśli można tak śmiało powiedzieć. Ciekawe, czy znów mielibyśmy droczenie się o samoloty i, i podobne rzeczy. Bardzo słusznie pan to też wspomina, niestety. I pan redaktor Łukasz Warzecha w kwestii pana, pana prezydenta. Niektórzy się denerwują, że mówię tak, pan prezydent Andrzej Duda. No trudno. Ta prezydentura jest z pewnością dużym zawodem dla mnie, ale wiem, że nie tylko dla mnie, bardzo dużym. No a teraz rzeczywiście dzieje się to, czego zdaje się pan Andrzej Duda nie lubi. To znaczy, sytuacja jest niekomfortowa dla niego tak osobiście, bo on musi podejmować jakieś istotne decyzje i znowu różne strony będą na niego wywierały nacisk. Faktem jest, że jest w Polsce ten zwyczaj powierzania. Misji utworzenia rządu zwycięskiemu ugrupowaniu. Ja nie mam z tym problemu, no bo zwyczaje generalnie w polityce są dobre i tak bardzo wiele zostało już zniszczonych, więc niech pan prezydent tak zrobi. Tym bardziej, że uważam, że wygrywające ugrupowanie ma prawo spróbować stworzyć rząd. No, niech spróbuje. Natomiast dla mnie bardziej interesujące jest to, co się stanie w sytuacji, jeżeli w tym pierwszym kroku się nie uda, no to potem mamy drugi krok. Drugi krok to jest przejście. Inicjatywy utworzenia rządu na parlament, no i wtedy właśnie może dojść ewentualnie do tej koalicji, którą odnosząc się do Niemiec witek nazywa Dibuntę. No i, i, i tutaj jest wyzwanie dla pana prezydenta. Jak on się będzie zachowywał w ramach tej koabitacji? Czy będzie wetował wszystko jak leci, po to, żeby maksymalnie utrudnić te rządy? Czy jednak będzie trzymał jakąś merytoryczną linię tego weta? No bo oczywiste jest, że on jest prezydentem z innego obozu. Jest prezydentem z obozu, no powiedzmy, konserwatywnego. Powiedzmy, mówię to naprawdę no, umownie, ale powiedzmy, czyli jego um, linia światopoglądowa jest inna niż linia tej koalicji, która by rządziła. No to są pewne sprawy, w których rozumiem, że mógłby zastosować weto. Ale jeżeli on przyjmie taką linię, że nie podpisuje niczego kompletnie, no to będzie świadczyło moim zdaniem o daleko posuniętej niedojrzałości. A mam podejrzenie, że może to się tak skończyć. Do 2025 roku ten rząd, który teraz zostanie wyłoniony, będzie musiał jakoś z panem prezydentem żyć. No są tacy, którzy. Przewidują czy spodziewają się, że właśnie w związku z tą sytuacją nastąpi kompletny paraliż państwa, no to na przykład Antoni Dudek twierdzi, że to będzie taki moment, kiedy nic się po prostu nie da zrobić, bo wszystko będzie blokowane właśnie na poziomie pana prezydenta. Ja bym wolał, żeby to się nie spełniło, ale myślę, że to może być racja. No i wtedy pan prezydent odejdzie ze swojego urzędu. Z taką najświeższą pamięcią tym, na tym ostatnim etapie, jako ten, który sabotował kompletnie wszystko, bo nie jego obóz wygrał wybory. No ale to na razie jesteśmy w sferze pytań, no, oczywiście. hipotez. Nie ale wiemy, nie... kto stworzy rząd, nie to wiemy, jak się będzie zachowywał również.